zdań. Ale mijają lata, Maćku, a o Piotrku właściwie cały czas mówimy w ten sam sposób, że z jednej strony lato, że on sobie trochę tam pofolguje, powiedzmy, a przychodzą zawody i on na przykład, tak jak w Zakopanem, bije się o medale Igrzysk Europejskich. Ta jego nieobliczalność jest jednocześnie bardzo frustrująca dla statystyków i ekspertów, a z drugiej przepiękna na swój sposób. Myślę, że dla trenerów też. No, zacznijmy od tego. Tak, nawet tu jak szliśmy na skocznie, to pierwsze co Piotrka zauważył.